Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W minioną sobotę 13 lipca 2024 roku były prezydent Stanów Zjednoczonych, kandydujący w tegorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump został postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego w miejscowości Butler w stanie Pensylwania. Zginęły dwie osoby, w tym zamachowiec, a dwie kolejne zostały poważnie ranne. Stan Donalda Trumpa jest dobry. Po tym nieudanym zamachu wielu światowych przywódców życzą mu powrotu do zdrowia. Już zresztą Trump zapowiedział, że będzie obecny na dzisiejszej konwencji republikanów, gdzie odbierze oficjalną nominację. No i warto się zastanowić, jak to się przekłada na kwestie geopolityczne. Bo to, że Donald Trump ma o wiele większe szanse na wybór 5 listopada bieżącego roku jest oczywiste. Historia pokazuje, chociażby zamach na Ronalda Reagana z 1981 roku, że szanse kandydata, który jest właśnie przedstawiany jako ofiara, rosną. I rzeczywiście Donald Trump ma bardzo duże szanse, jeszcze większe, na zwycięstwo. Trzeba oczywiście także tutaj wyeksponować bardzo słaby stan zdrowia Joe Bidena, który jest widoczny gołym okiem i wielu demokratów namawia Bidena do tego, aby po prostu nie startował, aby zrezygnował, aby demokraci wystawili kogoś innego. Warto się zastanowić, jakie konsekwencje będzie miał wybór Trumpa i dla bezpieczeństwa międzynarodowego, i dla bezpieczeństwa państwa polskiego. W Polsce osoby, które się identyfikują jako prawica, bardzo często wyrażają swój zachwyt, podziw dla Trumpa, uważają, że jest taką ostoją konserwatyzmu, że jest takim, jak to często się mówi publicystycznie, młotem na lewaków. Natomiast warto przyjrzeć się pierwszej prezydenturze Trumpa i zobaczyć, jak to może wyglądać przez kolejne 4 lata. Przede wszystkim wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest świetna informacja dla Izraela. To trzeba jasno podkreślić. Donald Trump jest zwolennikiem twardego kursu wobec Iranu. Jeżeli chodzi o obecny rząd Benjamina Netanyahu, jest to jeden z najbardziej radykalnych rządów w historii, całej historii Izraela po II wojnie światowej. Jest to rząd bardzo nastawiony, powiedziałbym, wojowniczo względem Iranu. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to właśnie Donald Trump podczas swojej prezydentury zdecydował o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem. Miało to miejsce w roku 2018, dokładnie 8 maja. Wówczas to właśnie Trump jednostronnie wypowiedział porozumienie Joint Comprehensive Plan of Action z Iranem, które było negocjowane w latach 2013-2015 z udziałem Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji i Chin. Ta motywacja, ta argumentacja Trumpa z 2018 roku nie jest przekonywująca, mówi o tym, że Iran łamał ducha umowy i tak dalej, że jakby wypowiedzenie tego będzie sprzyjać stabilności Bliskiego Wschodu. Jak widzimy historię ostatnich lat, to nic takiego nie miało miejsca, co więcej, następuje ta eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie. Tutaj trzeba także podkreślić jedną rzecz. Mimo całego tego PR-u, tego marketingu politycznego roztaczanego przez republikanów wokół Donalda Trumpa, mówiącego o tym, że jest to polityk antysystemowy, antyestablishmentowy, prześladowany przez system itd., to musimy sobie zdawać sprawę, że w tym nie ma... To jest nieprawdziwe. To jakby nieprawdziwy wizerunek Donalda Trumpa. Jest to człowiek elity biznesowej, jest to człowiek systemu biznesowego Stanów Zjednoczonych, establishmentu biznesowego. Polityk, który prowadził politykę bardzo antychińską jako prezydent Stanów Zjednoczonych i nic nie wskazuje na to, aby to miało się zmienić. Chiny traktuje jako najważniejszego przeciwnika geopolitycznego Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie bardzo mocno wspiera Izrael. I tutaj, jeśli chodzi o podejście do Iranu, jest jastrzębiem. Biden oczywiście również wspiera Izrael, natomiast jeżeli chodzi o samo porozumienie nuklearne z Iranem, chciał wrócić do negocjacji. Też tutaj, nie nazwę go gołębiem, ale niewątpliwie jakby jego podejście do potencjalnej wojny z Iranem jest zupełnie inne, nie jest tak wyrywny do takich bardziej radykalnych kroków, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że elity Izraela mówią otwarcie, że nawet bez pomocy Stanów Zjednoczonych są w stanie przeprowadzić, no właśnie taką, często używają tego określenia, wojnę prewencyjną z Iranem. Wystarczy spojrzeć na to, co się wydarzyło w połowie 2022 roku. Mam na myśli największe ćwiczenia wojskowe w historii Izraela, odbywające się pod kryptonimem Rydwany Ognia. Wtedy to samoloty bojowe, powietrzne tankowce wystartowały z różnych lokalizacji w Izraelu, kierując się na Cypr, symulowały atak właśnie na oddalone od granic Izraela cele, no właśnie symulując uderzenie na Iran, niszczenie podziemnych instalacji wojskowych itd. Widać, że Izrael od wielu lat przygotowuje się, natomiast ta próba generalna, która odbyła się w roku 2022, też pokazuje, że Izrael jest gotowy do takiej wojny i kto jak kto, ale właśnie prezydent Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych, jeżeli zostanie wybrany 5 listopada, byłby takim gwarantem udzielenia mocnego wsparcia Izraelowi, jeśli chodzi o wielką wojnę na Bliskim Wschodzie. Co to oznacza dla bezpieczeństwa międzynarodowego? No to oznacza przede wszystkim potężne problemy gospodarcze, potencjalna blokada ciśniny Ormus, być może jakiś paraliż transportu morskiego przez Morze Czarne, przez kanał Sueski, niedobory w dostawach węglowodorów na przykład do Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. No, tych problemów gospodarczych byłoby całkiem sporo. Nie muszę także mówić tutaj, że baryłka ropy naftowej podrożałaby i to bardzo znacznie, jeżeli chodzi o te rynki światowe. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego też musimy sobie zdawać sprawę, że zaangażowanie się militarne Stanów Zjednoczonych po stronie Izraela zepchnie Europę środkowo-wschodnią na trzeci plan. Niewątpliwie tym najważniejszym, powiedziałbym, takim obszarem strategicznego zainteresowania Stanów Zjednoczonych od ponad dekady jest Indo-Pacyfik. I to Chiny są traktowane jako największy strategiczny rywal USA i tutaj, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że to właśnie głównie Chiny traktuje jako rywala i zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Drugim, co do wagi, istoty strategicznego znaczenia potencjalnych teatrów działań wojennych jest Bliski Wschód dla Stanów Zjednoczonych, no a Europa Środkowo-Wschodnia jest spychana tutaj na trzeci plan w takim właśnie scenariuszu. W tej sytuacji wielu analityków, wielu komentatorów wskazuje, że Trump byłby skłonny do jakiegoś porozumienia z Rosją. No, Stany Zjednoczone nie są w stanie dzisiaj oddziaływać równorzędnie na trzech potencjalnych teatrach działań wojennych w trzech różnych częściach świata i rzeczywiście te poglądy, te komentarze są racjonalne, które mówią o tym, że Trump będzie szukał jakiegoś porozumienia z Rosją i jakby zakończenia wojny na Ukrainie, a przynajmniej zawieszenia broni, jeżeli doszłoby do eskalacji na Bliskim Wschodzie, jeżeli doszłoby do wybuchu wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Z punktu widzenia państwa polskiego obecnie przy tej polityce jednowektorowej, jednostronnej byłoby to dużym problemem. Byłoby to niewątpliwie dużym problemem. Polska, która ma fatalne dzisiaj relacje z Rosją, fatalne relacje z Białorusią, mająca potężne problemy i wewnętrzne, i gospodarcze wynikające z wspierania Ukrainy, to byłby rzeczywiście scenariusz bardzo taki skomplikowany strategicznie i ja nie podzielam właśnie tego entuzjazmu sporej części tych polityków, nazwijmy to umownie prawicy, którzy widzą w Trumpie jakiegoś mesjasza, jakiegoś takiego politycznego oczywiście mesjasza, który miałby tutaj przywrócić wartości konserwatywne itd. No myślę, że te nadzieje pokładane w Trumpie są bardzo mocno na wyraz. Pamiętajmy, że jest to człowiek przede wszystkim jako polityk bardzo, ale to bardzo mocno wspierający Izrael, a wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest absolutnie sprzeczna z polską racją stanu. Nie jest to nasz interes narodowy, aby doszło do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, która się odbije bardzo mocno, nie tylko gospodarczo, ale także strategicznie na naszym bezpieczeństwie. Co do samego Donalda Trumpa, warto jeszcze wspomnieć tutaj, że samo zabezpieczenie jego wizyty w Pensylwanii było absolutnie skandaliczne, tutaj popełniono bardzo wiele błędów, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego. Natomiast bez względu na to, czy jak ocenimy kwestie samych zabezpieczeń, no istotne są fakty. No faktem jest takim, że Donald Trump po tym nieudanym zamachu ma jeszcze większe szanse w starciu z Bidenem, który no ewidentnie nie domaga zdrowotnie. Wybór Trumpa geopolitycznie wcale nie musi oznaczać bezpieczeństwa państwa polskiego. Wręcz odwrotnie, Stany Zjednoczone kierują się swoim globalnym interesem, a nie tutaj interesem państwa polskiego i warto o tym pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.